Przyszłość to na pewno projekty badawcze. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Magdalena Fuk, prezes zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Trudny, długi skrót. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry państwu. Zanim zaczniemy rozmowę o przyszłości, którą też mamy w tytule naszej audycji, to jeżeli pani pozwoli, cofniemy się na sekundkę do roku 2022. Co wam w tym trudnym, jak słyszymy zewsząd, roku, trudnym czasie, mimo wszystko się udało, szukamy pozytywów w tej audycji? No, rok 2022 był chyba najtrudniejszy w mojej karierze. Od 4 lat jestem prezesem Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Można powiedzieć, że jestem szefową firmy, bo to jest firma. Zatrudniałam osoby. Niestety musieliśmy zrezygnować trochę z zatrudnienia, bo po prostu nie było nas na nie stać. Opłaty nas przerosły. Dostaliśmy zamiast 3 tysięcy, 15 tysięcy do zapłacenia za gaz. No i musieliśmy te środki jednak skądś zgromadzić. Funduszy unijnych nie było. Szukaliśmy środków krajowych i takie nam się udało znaleźć. Zrobiliśmy troszeczkę inne projekty niż związane z ochroną środowiska, bo zrealizowaliśmy projekt Aktywny Mazurski Senior. Bardzo fajny projekt dla seniorów. Też były tam wplecione elementy ekologii, bo było sprzątanie Mazur, były rejsy ekologiczne, a więc w tej tematyce też działaliśmy. Też trudny okres, bo wybuchła wojna na Ukrainie. Rok czasu, jak to trwa. I dużo osób, dużo kobiet przyjechało też do nas na Mazury i chciałyśmy im jakoś pomóc. Napisałyśmy wniosek do Ministerstwa Pracy. Dostaliśmy 1 100 000 złotych dotacji na aktywność społeczną 400 uchodźców z Ukrainy i to nam się bardzo dobrze udało. Była pomoc psychologiczna, były wycieczki, było też wsparcie dla tych kobiet w zakresie opieki nad dziećmi. Te kobiety też mogły przyjść do nas, jak czegoś nie wiedziały w urzędzie, czy gdzieś było czas zadzwonić, bo miały problem z językiem polskim. My jak najbardziej służyłyśmy pomocą i im pomagałyśmy. Nawet można powiedzieć, że z kilkoma się zaprzyjaźniłyśmy. Część już wróciła do domów i jesteśmy w stałym kontakcie, bo no niestety siedzą w schronach. Jest taka sytuacja, że no wiadomo, trudna dla wszystkich. Też dostaliśmy dofinansowanie na projekt badawczy w zakresie badania czystości jezior. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, z Instytutem na Łotwie i taki projekt będzie realizowany. To może później troszeczkę opowiem o co będzie realizowane w przyszłości. I to są takie główne projekty. Była też akcja Czyste Lasy z fundacją. Bardzo fajna akcja. Sprzątaliśmy nasze lasy tutaj wokół jezior. Akcja odbyła się w kilku miejscach w Polsce. Wcześniej była to akcja Czysty Bałtyk i chyba Czyste Tatry. Stawiacie sobie za cel taką szeroką działalność, bo myślę sobie, że na pierwszy dźwięk nazwy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich widzą, słuchaczom pewnie nasuwa się słowo ekologia, no ale słyszymy, działania te tak zwane miękkie, jak to się w nomenklaturze określa. Ten rok 2023 to będzie kontynuacja tej wizji, ekologia owszem, ale także pomoc tej lokalnej społeczności? Tak, pomoc lokalnej społeczności z tego względu, że nawiązaliśmy kontakty z tymi seniorami z tamtego roku i się pytają, czy zrobimy znowu taki sam projekt. Złożyłyśmy właśnie wczoraj wniosek o dofinansowanie. Liczymy na to, że się uda. Projekt cieszy się ogromną popularnością, bo seniorzy wiele rzeczy się nauczyli. Mamy wsparcie psychologiczne i wiele osób do tej pory z takiego wsparcia nie korzystało, a mamy wspaniałą osobę, która potrafi do tych seniorów dotrzeć, która ich uczy, jak rozmawiać z wnukami. To jest teraz naprawdę różnica pokoleniowa jest ogromna. Ja jako matka też mam problem, bo to jest już zupełnie inne pokolenie, a dziadkowie to już w ogóle nie rozumieją. I było pokazane, jak rozmawiać z tym wnukiem. I rzeczywiście akurat moi rodzice korzystali z tego projektu i widzę, że oni troszeczkę inaczej podchodzą do moich dzieci, inaczej z nimi rozmawiają, bo jednak ten projekt coś im tam pomógł, coś wniósł. I przyszłość to na pewno projekty badawcze, bo pozwala nam na to Interreg Baltic Sea Region, program międzynarodowy. Ogłoszony teraz jest konkurs Interreg Polska-Litwa i będziemy takie projekty badawcze na pewno ekologiczne realizować. Projekt, o którym wcześniej wspomniałam, dotyczy badania mikroplastiku oraz wpływu w ogóle turystyki na jeziora. I w naszym regionie, na terenie krainy Wielkich Jezior Mazurskich będziemy badać 3 jeziora. Jezioro Jagodne, Jezioro Dobskie i Jezioro Krzywa Kuta.
wybrane zostały te jeziora, ponieważ one nie są badane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Żeby nie było podwójnego finansowania, to wybraliśmy te jeziora. Krzywa Kuta, dlatego że jest jeziorem zamkniętym, nie ma połączenia z innymi jeziorami i chcemy zobaczyć, czy w miejscowość turystyczna, czy ten wpływ turystyki na to dane jezioro jest duży. Czego w takim razie pani prezes życzyć fundacji, poza tym, żeby jeziora na Mazurach były tymi najczystszymi na świecie? Czego życzyć? No, żebyśmy my jako mieszkańcy, turyści dbali przede wszystkim o te jeziora, żeby, no i żeby jak najdłużej mogli, żebyśmy jak najdłużej mogli korzystać z tych naszych pięknych dóbr naturalnych. Zapraszamy, drodzy Państwo, w takim razie na jeziora Warmii, jeziora Mazur. No i dbajmy o to, żeby one pozostały z nami czyste jak najdłużej. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem była Magdalena Fuk, prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękuję.